Panie burmistrzu, szanowni radni, szanowni goście. Trzy pytania. Pierwsze następujące. Jesteśmy w drugim dniu zimy, natomiast jesień okazała się wyjątkowo śnieżna. I mam pytanie, które zadawałem poprzednikowi, natomiast nie uzyskałem odpowiedzi. Dotyczy to firmy Czestwód. Chciałbym się zapytać, jak w tym roku wygląda budżet? Czy ten budżet jest już mocno nadwyrężony tym, co wydarzyło się do tej pory, do 23 grudnia? I drugie pytanie jest następujące. Zapytanie i jednocześnie prośba o interwencję, bowiem jak bumerang powraca to, co wydarzyło się w zeszłym roku, czyli wjeżdżając od strony Lublina, przejeżdżając przez Rodno, wjeżdżamy znowu do Białej Krainy. I to główne drogi, no, są przynajmniej przyjezdne, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na osiedle Popiełuszki konkretnie, na osiedle domków jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja, wszystkie boczne uliczki i wszystkie pozostałe uliczki znajdujące się również na osiedlu Kopernika, gdzie przejazd przez te ulicy graniczy po prostu z cudem. Nie zawieszenie auta, nie zniszczenie podwozia jest wyjątkiem. Często jest sytuacja taka, że zakopują się nawet duże ciężarówki, które no, są ciężkim sprzętem i nie powinny mieć trudu przejechać przez takie ulice, a tak się działo na ulicy Popiełuszki Szkolnej. To te dwie ulice po prostu, one nie były w zasadzie, wyglądały jakby nikt tam nie wjeżdżał i nie odśnieżał. Drugie pytanie dotyczy sortowni, która ma być budowana w Lubartowie. Wiemy, że został złożony przez pańskiego poprzednika projekt pozwolenia o budowę. Chciałbym się zapytać, na jakim to jest etapie oraz czy rozważana jest zmiana tej lokalizacji, bowiem jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Wiemy, że było to powodem między innymi inicjatorów poprzedniego referendum. Niektóre z komitetów miały to na sztandarach zapisane, że będą starały się, podkreślam, spowodować, by miejsce dla tej sortowni znaleźć w innym miejscu. Ale zapytanie dotyczy projektu i tych środków szwajcarskich, bowiem zgodnie z tymi założeniami, dopiero w chwili, kiedy będzie projekt, dopiero wtedy mogą być przyznane środki. Chciałbym się zapytać, na jakim etapie jest projekt oraz czy jest rozważana sprawa przenosin tej sortowni w inne miejsce. Trzecie pytanie dotyczy umowy, jaka wiązała miasto Lubartów, takiej, która budziła olbrzymie emocje w poprzedniej kadencji, umowy z takim podmiotem jak Telewizja Lubartów. Czy ta umowa nadal jest w mieście, funkcjonuje, jest w obrocie prawnym, czy też została wypowiedziana? A jeżeli nie została wypowiedziana, to jakie są plany w związku z tą umową? Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, na początek chciałem poprzeć wniosek pana radnego Maciewicza o zmianę organizacji, może nie tylko lustra, zmianę organizacji jakby ruchu na tym skrzyżowaniu właśnie przy ulicy Hanki Sawickiej. To jest zaraz obok przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, a ulicy Parkowej. Chciałem zwrócić uwagę, że tam jest zorganizowana przy ulicy Parkowej zatoka przystankowa, która dochodzi do samego skrzyżowania. I wyjeżdżając, no tak powiem, no ode mnie z pracy, jak ja wyjeżdżam w lewo w ulicę Parkową, samochody parkujące no, w samym skrzyżowaniu kompletnie zasłaniają widok w lewo i doszło wielokrotnie do no, niebezpieczeństwa, kolizji, żeby nie powiedzieć wypadku. Po prostu tam nic nie widać. Chciałem powiedzieć, że przypomnieć, że zgodnie z prawem ruchu drogowego jest zakaz zatrzymywania samochodów w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania. Więc myślę, że też takie zorganizowanie tam tego parkowania w sposób bezpieczny, zaznaczam, bezpieczny dla mieszkańców i dla osób, które tam zatrzymują samochody, tej odległości mniej więcej od tego skrzyżowania byłoby wskazane. Więc chciałem poprzeć ten wniosek. Myślę, że lustro też jest takim doraźnym, jakby to powiedzieć, wyjściem z sytuacji, natomiast tak naprawdę trzeba się zastanowić na trwałym zabezpieczeniu tego miejsca. Mam pytanie dotyczące. Spodziewam się, że pan burmistrz teraz nie odpowie na to pytanie, natomiast w tym trybie 14-dniowym byłbym wdzięczny, bym taką odpowiedź otrzymał. Chodzi o plany remontu, to jest przebudowy drogi nr 19, która ma być drogą ekspresową. Jest to droga bardzo istotna dla Lubartowa.
dla rozwoju miasta, dla osób, które przejeżdżają przez Lubartów. Wydaje mi się, że możemy jako społeczność miasta, ja deklaruję tutaj pomoc, wzorem akcji, która dzieje się w Lublinie, gdzie powstają protesty, pisze się listy w sprawie przebudowy drogi numer 17. Myślę, że moglibyśmy zakazać podobną akcję i starając się przyspieszyć w jakiś sposób no, wejście, nadejście czasu, kiedy przebudowa tej drogi nastąpi. Myślę, że wszyscy coraz bardziej dotkliwie odczuwamy to, że nasza podróż do Lublina się wydłuża przez to, że no, sznur samochodów jest coraz większy i po prostu ciężko jest dojechać, szczególnie w okresie zimowym. I ostatnie pytanie dotyczy może drobnej sprawy, ale istotne. Otóż ja sam nie jestem palaczem, ale wiem, że w Urzędzie Miasta i wśród kolegów radnych jest sporo osób, które oddają się temu nałogowi. Chciałbym zapytać, czy w Urzędzie Miasta funkcjonuje jakakolwiek palarnia? Mówię to w trosce o to, że w tej chwili osoby te są zmuszone palić papierosy, jakby to powiedzieć, w tym miejscu, które jest albo jeszcze nie jest Urzędem Miasta. To jest w tym przejściu, w tym takim przedsionku, jak się wchodzi do Urzędu Miasta, tam stoi popielniczka, tam te osoby palą papierosy. I jest to niedogodne, moim zdaniem upokarzające zarówno dla osób, które tam te papierosy palą, ja też dla osób, które nie palą, a muszą palić biernie, które wchodzą do Urzędu Miasta. Więc ja mam prośbę do pana burmistrza, żeby może zastanowić się nad urządzeniem takiej palarni z prawdziwego zdarzenia, żeby te osoby no, mogły w sposób no, godny, żeby tak to można powiedzieć, oddawać się nałogowi, chociaż ja zaznaczam, że jestem przeciwnikiem niepalącym. Ale rozumiem, że ktoś może mieć inne potrzeby. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Panie burmistrzu, ja mam jedno zapytanie, a w zasadzie problem, który chcę wyeksponować w kilku słowach. Zgłaszałem ten problem już w poprzedniej kadencji, jednakże do tej pory został nierozwiązany. I dzisiaj nie oczekuję od pana odpowiedzi. Mam tylko wielką prośbę, żeby pan miał dobrą wolę wysłuchania mnie i zajęcia się tym problemem. Problem dotyczy tak zwanych lubartowskich witaczy, czyli budowli usytuowanych przy czterech drogach wjazdowych do Lubartowa. Od Lublina, Michowa, Parczewa i Kocka. Witacze lubartowskie to masywne, solidne konstrukcje żelbetonowe, na których umocowany jest lub był herb Lubartowa, data założenia i napis z nazwą miasta. Stan techniczny od wielu lat nieremontowanych budowli, tak zwanych witaczy, wymaga podjęcia prac rekonstrukcyjno-naprawczych. Uzupełnienia ubytków betonu, pomalowania, uzupełnienia zniszczonych elementów. W poprzedniej kadencji wiem, że były rozważane inne rozwiązania tego problemu. Został nawet stworzony projekt, który pojawił się tutaj na lokalnych stronach portali internetowych miasta, projekt nowych witaczy. Wizualnie dość ciekawy, ale ja bym podpowiadał inne rozwiązanie. Wiem, że deinstalacja obecnych witaczy i zainstalowanie nowych będzie to bardzo wysoki koszt dla miasta. W mojej opinii obecne budowle po naprawie i uzupełnieniu mogłyby dobrze witać wjeżdżających do miasta. Bardzo proszę pana burmistrza o zainteresowanie się tym problemem. Wiem, że zima to nie jest dobra pora dla remontów, ale dobra na przemyślenie i rozważenie koncepcji poprawienia wizerunku lubartowskich witaczy i wizerunku Lubartowa. Często odwołuje się do przysłów, mówi się, że są one mądrością narodu. Nasuwa mi się w kontekście tego problemu takie przysłowie. Jak cię widzą, tak cię piszą. Zależy mi, aby patrząc na witacze i widziano i pisano dobrze o Lubartowie. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowny panie burmistrzu, szanowni goście, ja tutaj chciałem skorzystać, szczerze mówiąc, z obecności, rzadkiej obecności. Ja mam nadzieję, że
że nie będzie to rzadka obecność pana starosty na obecnej sesji Rady Miasta Lubartów, ponieważ oba nasze samorządy, że tak powiem, nie mogą żyć rozłącznie i za pośrednictwem pana burmistrza chciałem się jednak spytać pana starosty o dwie sprawy, dwa projekty, które nurtują mieszkańców Lubartowa i nie tylko. Jeśli pan starosta będzie łaskaw na to odpowiedzieć, będę wdzięczny. Chodzi o projekty drogowe, mianowicie projekt podjęty w tamtej kadencji, o ile wiem, i zakończony, zaakceptowany projekt budowy ulicy Nowotworskiej. Wiem, że wicestarosta Anna Bielińska wspominała mi o tym, że sprawa jest już zakończona i będzie realizowana, więc chciałbym się tu w imieniu mieszkańców spytać, jak będzie to etapowo realizowane i kiedy się zakończy ewentualnie budowa nowej ulicy Nowodworskiej, bo jak wszyscy państwo wiemy, jest to inwestycja bardzo ważna dla nas jako miasta w związku z budową strefy Czasna Lubartów. Jest to droga łącząca strefę z drogą, której tutaj zasadnie wspomina radny Wróblewski, z drogą numer 19. To a następne pytanie, które kieruję za pośrednictwem pana burmistrza do obecnego tutaj nam pana starosty. Budowa ulicy ciągu jezdno-pieszego ulica Lipowej. Chodzi tutaj głównie o chodnik, no i nawierzchnię. Jak pan starosta przewiduje tutaj tą inwestycję, która leży w zakresie zadań powiatowych, a która, jako że leży na obszarze miasta, też jest dla nas, dla mieszkańców, bardzo istotna. I tutaj popieram w pełni wniosek wiceprzewodniczącego Rady, pana Jasia Ścisła, że czas zmienić pewne rzeczy co do promocji miasta. Nie widać nas, nie ma nas, nie słychać nas, także uważam, że tutaj pewne działania my jako radni powinniśmy podjąć i pomagać burmistrzowi w realizacji tejże promocji, trochę może inaczej pojmowanej przez nas, szczególnie przeze mnie, bo przez 4 lata miałem okazję mieć inne zdanie jak władze poprzedniej kadencji i w tej kwestii powinno się dziać coś, co przyniesie nam chlubę, a nie będzie dla nas powodem do wstydu, chociażby przykład tych witaczy, czy niepotrzebnych konfliktów ze spółdzielnią mieszkaniową. Dziękuję bardzo. Zostaliśmy punkt 5, przechodzimy do punktu 6. Odpowiedzi na zapytania radnych. W tym punkcie pan burmistrz odpowiada, ale zrobimy wyjątek, jeżeli pan starosta chce zabrać głos, to zrobimy wyjątek. Ja mam nadzieję, że to nie będzie jakaś praktyka dosyć częsta, bo pan starosta nie będzie tutaj do nas zaglądał. Nie, pytanie. Panie przewodniczący, proszę się nie łudzić, będę. Nie, słuchajcie państwo, no nie chciałbym być powodem jak gdyby znowu pewnych problemów prawnych, bo zmieniamy porządek obrad, ale odpowiem tak. Pani Anna Bielińska do 2 grudnia była członkiem zarządu i zajmowała się właśnie tymi drogami. Od 2 zajmuje się tym problemem wicestarosta pan Jacek Zalewski. Sądzę, że pan radny ma informacje z pierwszej ręki, bo z tego co ja wiem, od 2 grudnia nic w tej sprawie się nie zmieniło. Dziękuję ślicznie.